będę pytał cię w aucie. Pierwsza tura za nami z kandydatem na burmistrza Damianem Nowakowskim, jeszcze wicestarostą Nyskim, tak? Bo jeszcze tak, kadencja nie dobiegła końca. Do końca kwietnia wszyscy mamy kadencję. Ale być może burmistrzem Otmuchowa, jeśli się uda, bo na razie jest pan na prowadzeniu. No tak, można powiedzieć, że jestem liderem drugiej tury. Uzyskałem bardzo piękny wynik, za co serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Otmuchowa, ponieważ ponad 41% to naprawdę jest piękny wynik. Obecny burmistrz 33%, więc jest się czym chwalić, jest się czym cieszyć. Przed nami druga tura. W najbliższą niedzielę, tak, będzie ten ostateczny wynik, czy mieszkańcy opowiedzą się za obecnym burmistrzem, czy raczej wybiorą młodszego, nowego kandydata, który ma wiele pomysłów, chce dynamicznie działać. Ale najbardziej jestem szczęśliwy. Jeśli mogę przerwać, jest, skoro mówimy o procentach, jest spora pula do zagospodarowania, bo ten jeszcze młodszy kandydat, tak, czyli trzeci, zebrał 25%, tak, dobrze pamiętam, tak. Więc to jest spora doza głosów, jak one się podzielą. To też pokazuje na to, że moja kandydatura i kandydatura trzeciego kandydata to były głosy, które chciały zmian. To nie były głosy za Janem Woźniakiem, tylko to były głosy właśnie takie przeciwko obecnemu burmistrzowi, czyli za tym, że chcemy zmian. Czyli ten trzeci kandydat to nie jest żaden ukryty koalicjant burmistrza Woźniaka, bo takie spekulacje słyszałem, może to plotki, nieprawdziwe? Wie pan, ja jestem daleki od spekulacji, ponieważ dzisiaj rzucić jakiekolwiek pomówienie to jest prosto, tak? Więc nie chciałbym się tutaj angażować w komentowanie pogłosek, ponieważ ja nie byłem, nie wiem, nie widziałem, ludzie mówią, czy jest to prawdą, czy jest to nieprawdą. Ale tak nie mam inaczej, takiej wiedzy. Wyborców to nie musi interesować. Oczywiście, kto z kim współpracuje. Wyborcy, którzy szli czy na mnie, czy na innego kandydata, to szli opowiedzieć się za tym, że Otmuchów zasługuje na zmiany, Otmuchów chce zmian, chce innego rozwoju, chce innej wizji zarządzania miastem i gminą. Panie redaktorze, powiem tak, ja wprowadziłem też z mojego komitetu weszło 5 wspaniałych radnych do Rady Miejskiej w Otmuchowie. Czy to osoby, są nowi ludzie? To są nowi ludzie, którzy jeszcze nie byli, a czyli jeden był, pan Henryk Mamala był wcześniej radnym. I dyrektor szkoły, czyli zastępca mechanika, tak? Dobrze kojarzę. Osoba bardzo, bardzo dynamiczna, mądra, zresztą wystarczy popatrzeć, jak zarządza tą szkołą, jak ta szkoła się rozwija na przestrzeni lat, więc takich ludzi potrzebujemy, społeczników, osób kompetentnych, które chcą działać, bo tutaj mamy tą energię, że wszyscy chcą działać, mają pomysły, chcą coś robić dla mieszkańców, dla gminy, więc tych pomysłów jest bardzo wiele. Szkoda, że pozostałych kandydatów nie udało nam się wprowadzić, ponieważ cały ten mój zespół, który miałem kandydatów na radnych, to są wspaniali ludzie. Ludzie, którzy potrafią wiele godzin razem siedzieć, rozmawiać, dyskutować, wymyślać wiele wspaniałych inicjatyw, ale sukcesem jest to, że mamy na początek 5. A ci pozostali? Bardzo zadowolony. Niech pan powie parę słów o nich. Pozostali kandydaci w tych wyborach im się nie udało. Oczywiście. Ale nie, mówię o tych 4, którzy dopełniają tą 5, oprócz pana Mamali, który był wcześniej radnym, którzy weszli oni do rady. Oni nigdy nie byli radnymi, weszli po raz pierwszy i to są też osoby, które chcą bardzo mocno działać na rzecz dobra mieszkańców. Osoby z doświadczeniem, różnym doświadczeniem zawodowym i bogatym doświadczeniem też życiowym. Znający bardzo dobrze mieszkańców i ich potrzeby, bolączki. Jak liczna jest Rada Miejska w Otmuchowie? Bo to każde miasto, w zależności od ilości mieszkańców, ma inną liczbę. Rada Miejska w Otmuchowie ma 15 radnych, więc tutaj ja jestem zadowolony, wprowadzając 5 radnych z mojego komitetu. Czyli koalicja musi mieć minimum 8 głosów. Tak. Czy to jest możliwe w tej Radzie? Oczywiście. Ja wychodzę z założenia, że wszyscy radni, którzy weszli
teraz tej kadencji do Rady będą pod moim przewodnictwem chcieli pracować dla dobra mieszkańców, ponieważ no, taki jest mój cel. Ja wyznaję zasadę, że burmistrz jest po to, żeby służyć mieszkańcom i radni są tak samo po to, żeby służyć mieszkańcom, zostali wybrani przez mieszkańców i wszyscy musimy wspólnie usiąść, porozumieć się i ciężko pracować, żeby wszystkie rzeczy, które były deklarowane, realizować. Którzy weszli również do Rady, to są dawni koalicjanci burmistrza Jana Woźniaka, czy może tego trzeciego kandydata z jego również komitetu, ten najmłodszego? Z komitetu pana Jana Woźniaka zostało 5 radnych. Z komitetu pana Zięby weszło chyba 3 nowych radnych, bo pan Zięba się dostał, był radnym, pan Worek też był radnym, więc mamy 3. Czyli jest i bardzo dwóch niezależnych zostało jeszcze, tak? Czyli 4 jakby jeden takie... niezależny. To 14, czyli 5 plus 5 plus 3 to 13, jeden niezależny 14, a 15 to kto? Mamy komitet pan Kościuk z Wójcic, on właśnie wszedł jako radny niezależny z własnego komitetu. I ja jestem tutaj przekonany, że wszyscy radni będą chcieli współpracować na rzecz dobra mieszkańców gminy Odmuchów. Musimy tylko cierpliwie poczekać do 21 kwietnia, żeby zobaczyć, jak rozstrzygnie się ta druga tura. Jeżeli się nie uda, to pańscy radni będą stanowili konstruktywną opozycję? Tego nie można dzisiaj deklarować, dlatego że będąc w opozycji, to można być wtedy, jeżeli Rada robi coś wbrew mieszkańcom. Mają pomysły, które nie do końca są dobre. Ale założenie miejmy na razie optymistyczne, że wszyscy razem będą chcieli służyć dla dobra mieszkańców. A jak wygląda sama kampania w drugiej turze? Jaką pan ma strategię? Przekonujemy mieszkańców po to, żeby szli na wybory, żeby ta frekwencja się utrzymała na tym poziomie, na jakim była, że warto iść na wybory, warto dokonać tych zmian, że to jest teraz akurat ta wiosna, gdzie wieje sprzyjający wiatr i żeby dokonać tych zmian, prowadzić młodszych ludzi, odmłodzić tą radę, to już się stało, a teraz tylko wprowadzić innego burmistrza, który ma wspaniałe pomysły na to. Pewnie był pan pytany miasta już po stokroć o to, jakie to są pomysły. Proszę mi tak w pigułce powiedzieć, jakie są najważniejsze postulaty, co się powinno zmienić, a co powinno zostać po staremu, bo było dobre. Panie redaktorze, postulatów było bardzo dużo, tak zwane 18 priorytetów Nowakowskiego, ale przede wszystkim to musimy zacząć od tego, że chcemy przywrócić rozwój turystyczny naszego miasta, ponieważ jest to motor rozwojowy całej gminy. Więc zagospodarowanie zamku, jeziora, wszystkich atrakcyjnych terenów na terenie gminy. Chcemy tworzyć duże wydarzenia estradowe, czyli na każdą porę roku chcemy dać wydarzenie estradowe po to, żeby do Odmuchowa ściągać turystów. Turystyka, jeżeli się rozwinie, przy tej okazji przedsiębiorcy lokalni będą rozwijać swoją działalność gospodarczą. Powstaną puby, kawiarenki, powstanie agroturystyka, więc tutaj skupiamy się też nad tym, żeby wspomagać przedsiębiorców lokalnych. Oczywiście mamy strefy ekonomiczne, które są dzisiaj tylko zwykłą działką zaznaczoną na mapie. Musimy pozyskać pieniądze, żeby uzbroić tą strefę i zabiegać o pozyskanie inwestorów zewnętrznych dla gminy Odmuchów. Musimy inwestować w mieszkania komunalne, w mieszkania dla młodych, ponieważ jak chcemy zatrzymać młodych u nas, to niestety musimy im dać coś do zaoferowania. Takich pomysłów jest wiele, na przykład Odmuchowskie Centrum Rehabilitacji. Rzecz, jak rozmawiam z mieszkańcami, pomysł bardzo dobry, mieszkańcom mówimy się to podoba. Tak? O tym. Ja widzę właśnie to Odmuchowskie Centrum Rehabilitacji, widzę na Skalniku, ponieważ jest to też jedyna okazja, żeby w bardzo szybki sposób zakończyć tą inwestycję, zmienić sposób jej użytkowania i to będzie właśnie dla dobra mieszkańców. Przy tej okazji,
jak będziemy mieli takie duże centrum rehabilitacji, w ciągu kilku lat biznes prywatny też się rozszerzy. W Podmuchowie mogą wtedy powstać kriokomory, tlenoterapie. To wszystko się zazębia, tylko trzeba... Ja tu podam panu taki przykład. To jest tak, jak Castorama buduje się w szczerym polu. Na przestrzeni kilku lat mamy już całą otoczkę, powstały inne firmy. Bo tu rowerzysta wyjechał, więc się zdekoncentrowałem na chwilę. Ale moje pytanie jest takie. Czy są jakieś dobre procesy, pomysły, które były w Otmochowie i które należy kontynuować, niezależnie od tego, kto zostanie burmistrzem? Tak, takim dobrym procesem to powiem, że jest taki bon dla seniorów, pomoc dla seniorów 80+. Ten bon to na dzisiaj chyba jest o wartości 100 zł. Ja oczywiście chcę go utrzymać i po prostu podwoję wartość tego bonu, żeby wspomagać naszych seniorów. Ale oprócz tego chcemy też wspomagać młodzież, ponieważ no, bardzo nam zależy na tym. Mieszkańcy w rozmowach mówią, że chcieliby zatrzymać tutaj swoje dzieci, swoich wnuków, żeby nie wyjeżdżali, ponieważ Otmuchów jest przepięknym miastem. Gmina Otmuchów to jest naprawdę malownicza kraina. Mamy tutaj laski, parki, górki, pagórki, rzeki i jezioro. Rewelacyjne miejsce do życia. Tylko trzeba nim dobrze zarządzać, mieć inne spojrzenie po to, żeby też młodzież chciała tu zostać i żeby seniorom też żyło się bezpiecznie i lepiej. No tak, ale żeby chciała zostać, musi być praca. Musi być. Czy praca, bierze pan pod uwagę, no bo małe miasta pewnie muszą się z tym liczyć, że ta praca niekoniecznie jest w samym Otmuchowie, ale mieszkamy w Otmuchowie, a pracujemy gdzieś w pobliżu, każdy ma teraz samochód. Chodzi o to, żeby mieszkańcy nie musieli dojeżdżać zbyt daleko, więc w Nysie powstają nowe zakłady, Nysa się rozwija pod tym kątem, więc dojazd 12-14 km już autobusem nie jest jakąś wielką przeszkodą, ale ta cała otoczka turystyczna spowoduje też powstawanie miejsc pracy i oprócz tego będziemy inwestować właśnie w uzbrojenie strefy wałbrzyskiej, strefy ekonomicznej, po to, żeby ściągnąć tutaj inwestorów. Takiego, żeby mieszkańcy mogli tu na miejscu mieć pracę. Czyli tu w wałbrzyskiej strefie sąsiadującej z Otmuchowem jeszcze nie ma żadnej znaczącej na razie, jak na razie inwestycji, tak? Nie mamy. Mamy tereny inwestycyjne wytypowane, tylko te tereny są, mówię, zwykłą działką, zaznaczoną na mapie. Nie możemy dzisiaj inwestora przekonać, ponieważ są duże koszty uzbrojenia. Czyli problemem jest uzbrojenie, a nie zasoby ludzkie na przykład. Uzbrojenie terenu to jest podstawą dla inwestora, prawda? Uzbrojenie terenu jest podstawą, żeby oferować inwestorom działki. To samo zrobiła Nysa. Pierw inwestowali w to, żeby uzbroić teren nyski, a później szybko pozyskali inwestora. A czy pan wie, bo może takiej informacji nie ma, czy są jacyś potencjalni inwestorzy, którzy mogliby się tym zainteresować, gdyby rzeczywiście te warunki w kontekście uzbrojenia czekały na nich, były gotowe? Mieliśmy kilka spotkań w starostwie z potencjalnymi inwestorami, którzy przychodzili, rozmawiali, szukali właśnie takich terenów. Ja mam kontakty do tych firm, z tego co wiem, oni jeszcze nigdzie nie podjęli decyzji, gdzie chcą inwestować. Tutaj na ten moment więcej nie można mówić, ponieważ biznes prywatny nie lubi tego rozgłosu, ale mamy takie kontakty i gdy trzeba będzie się do tych firm zwrócić, to jak najbardziej to zrobimy. Jaki to może być duży koszt i skąd wziąć pieniądze na takie uzbrojenie? Trzeba pozyskiwać środki, żeby uzbrajać te tereny i te środki też będą. Co prawda już te dotacje nie są aż tak wielkie, że trzeba będzie więcej dopłacić z budżetu, ale niestety, żeby ściągnąć inwestora, stworzyć duży, porządny zakład pracy, musimy tutaj jako gmina inwestować w to. Jaki to może być rząd wielkości? No, może precyzyjnie nie, ale zależy, ile to może kosztować? 5, 30 milionów? Zależy od jakiej działki, tak? O jakiej działce mówimy, pod jaki konkretny zakład pracy, ale oczywiście tutaj idziemy w wiele milionów złotych. No i oby się udało, niezależnie od tego, kto zostanie burmistrzem. No musimy w tym kierunku działać, ponieważ no już nie stać nas na to, żeby Otmuchów rozwijał się w takim wolnym tempie. Musimy przyspieszyć, żeby dorównać do innych miast, innych gmin, które dynamicznie się rozwijają.
a mamy wielki potencjał. Czyli co, za kilka dni druga tura. Trzymamy kciuki za wszystkich dwóch kandydatów. Niech pokażą się z najlepszej strony, prawda? Tak, niech pokażą, niech wygra lepszy. Ale możecie Państwo głosować na Damiana Nowakowskiego. Tak. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo. Będę pytał Cię w aucie.